Ej, cześć i czołem z tej strony, zupełnie absolutny. Witam w kolejnym, chyba szóstym już odcinku jazdy ekstremalnej. Szóstym? Patrzmy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mam pięć samochodów. Muszę jakoś potem ładnie uporządkować na tym placu. A więc kolejne zadanie czeka mnie. Widziałem już kilka interesujących miejsc. Jak sobie pojedziemy. Chyba będzie tu w lewo, tu w lewo. Problem, bo stoją tramwaje. Tak, i gdzieś tutaj widziałem, jak jechałem w ostatnim odcinku. Oj, patrzcie, mój samochód stoi nawet. Poprzedniego odcinka. To było gdzieś tu. Okay. Jest piękny samochód. Czeka na mnie. Zaraz zobaczę, na czym polega zadanie. Hej. Okej. Okay. W samochodzie znajduje się bomba. Detonator znajduje się w samolocie, który leci, może niekoniecznie nad nami, bo leci w jakimś tam nieokreślonym i niewiadomym, może na wiadomo, niewiadomym kierunku. Jeżeli zbytnio oddalimy się od samolotu, czyli nie będziemy podążać jego kierunkiem, to bomba eksploduje, co nie napawa mnie optymizmem, bo no, jak mu to no, tu już zwolniłem za bardzo i tu już będzie, a to już będzie takie totalnie. No patrzcie, gdzie on tam daleko jest. Chciałbym to nadrobić. Ale nie ma kurczaka. Ale myślę, że skończę jak tutaj szybki Lopez na moście. Jest samolot. Hej, pilocie, dziura w samolocie. O, hamuj, 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 hamuj. Jedziemy na tunel. Jest, widzę go. Tylko rozpędź się. Udało mi się wcisnąć. No i zostaje mi jeszcze jeden motyw. Jedziemy tutaj prosto. Samolot jest. I z tego co wiem, on udaje się gdzieś w tym kierunku. Jedź, 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 noga moniu. Jesteśmy już tak blisko.
Okej, gratulacje, otrzymujesz dodatkowy samochód. Wydaje mi się, że otrzymałem dwa dodatkowe samochody, co? Słuchajcie. Teraz zagadka. Czy wysiadając z tego samochodu mogę wsiąść? I fajnie, mam dwa auta. Celeste Mark UE 500 i drugi samochód śliczny, również taki hot rod, jak to mówią. Chciałbym mieć i Celesty, i hot roda. Dobra, w takim razie jedziemy do siebie. Kurczę, jakiś głupi nawyk. Myślałem, że mógł sobie znacznie postawić, dokąd jechać. Zapomniałem, że to stara. Samochód jedzie bardzo szybko. Muszę tylko uważać, żeby nie uszkodzić. Bo zobaczcie, to ma małe kółeczka z przodu. Przez co jest... Może ładnie skręcać, ale jednocześnie jest dość niesterowalny. Po zakończeniu odcinka czy CPR tą Celestę też ją przyprowadzę. I ona mi się bardziej nawet tutaj widzi. Ale jedziemy. Teraz możemy się udać tak, wiem, jak się udamy. Jedziemy sobie tędy. Jedziemy na ten most wodzony. Na czerwono. Tu możemy skręcić. Oczywiście nie mamy kierunkowskazu. Chyba, nie wiem, nie używamy. I tu na most. Jesteśmy prawie w domu. No i bym chciał sobie taką jedną Tatrę też ściągnąć do garażu. W ogóle nie ma miejsca tam na tym, w tym garażu. Jest to mega problem. No ale... Coś się wymyśli. Będę musiał pomyśleć. Szkoda, że nie ma innych punktów save'u. Znaczy zapisywania stanu gry. No i jeśli byłyby, to bym sobie ustawił na przykład właśnie tam, gdzie miała miejsce gra. I tam też jest garaż. Tam jest troszkę więcej miejsca. Muszę fajnie poustawić trakta. Może coś takiego zrobię nawet. Wtedy będę musiał dojeżdżać do pracy, do domu. Co jest nawet logiczne, bo w domu nikt nie trzyma wszystkich aut. Tylko w swoim magicznym garażu. Nie mogę. O rany, widzicie, jak on się tam kręci. Okej. Robi się mały tłok. Samochodzik jest dwuosobowy. A nawet powiem, że może jedno. On stoi na środku, siedzi na środku, więc... może trzyosobowy. Dwójka małych dzieci po lewej i po prawej stronie. Tak to mówicie. Dobra. Okej. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne już niebawem. Cześć.